A gdy o tym usłyszeli jego krewni, przyszli, aby go pojmać, bo mówili, że postradał rozum. I uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili, że ma Belzebuba i że przez księcia demonów wygania demony. Ewangelia według Marka, rozdział 3, wersety od 21 do 22. Dla braci moich stałem się obcym i cudzoziemcem dla synów mej matki. Księga Psalmów, 69 psalm, werset 9. Czy to nie jest ów cieśla, syn Marii, brat Jakuba i Józefa i Judy i Szymona? I czy tu u nas nie ma jego sióstr? I gorszyli się nim. Ewangelia według Marka, 6 rozdział, 3 werset. Albowiem jego bracia nie wierzyli w niego. Ewangelia według Jana, 7 rozdział, 5 werset. Pan Jezus był źle oceniany i Pan Jezus był fałszywie oskarżany. Pomyśl o codziennym życiu Jezusa, gdy jeszcze był chłopcem w czasie dorastania w domu, w którym wkrótce potem pojawili się młodsi bracia i siostry. Był wyjątkowy, święty, absolutnie bezgrzeszny, zawsze pomocny i posłuszny. W wieku 12 lat, kiedy matka skarciła go za pozostawanie w świątyni, on nie narzekał ani nie odezwał się, ale poszedł z Józefem i z nią do Nazaretu i był im poddany, jak mówi Ewangelia Łukasza, 2 rozdział 48 do 51 wersetu. Co inne dzieci musiały myśleć o chłopcu, który nigdy nie przyłączył się do ich psot, nieposłuszeństwa czy bujek? W czasie, gdy Jezus był dorosły, Józef już nigdy nie był wspominany jako żyjący. Mieszkańcy Nazaretu nazywali Jezusa synem cieśli, a także cieślą. Byli zdumieni jego nauczaniem w synagodze i podziwiali jego mądrość. I podziwiali jego potężne dzieła. Kiedy Pan Jezus zaangażował się w publiczną służbę, jego właśnie ludzie chcieli go zamknąć, mówiąc, że postradał zmysły. Co gorsza, przywódcy religijni, zamiast docenić wypędzanie demonów dokonane przez niego, oskarżyli go o czynienie tego dzięki mocy szatańskiej, nazywając go nawet Samarytaninem, co było straszną obelgą, jak mówi nam Ewangelia Jana 8, rozdział 48, werset. Pan Jezus był wzgardzony i odrzucony przez ludzi, był człowiekiem boleści i zaznał smutku. Powiedział swoim uczniom, tym również nam, że mogą spodziewać się takiego samego traktowania ze strony świata. Świat, który go nienawidził, będzie również nienawidził nas, jego naśladowców, i będzie rzucał na nas oskarżenia i nadawał nam wszelkiego rodzaju etykiety, tak jak robił to z nim. Uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi, a będziesz zbawiony, bo jeśli nie uwierzysz Panu Jezusowi Chrystusowi, jeśli umrzesz niepojednany z Chrystusem, to wtedy byłoby ci lepiej, gdybyś się nigdy nie urodził. Dlatego lepiej, aby uniknąć należnej ci kary piekła wiecznego, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony.